Zdobywanie gór to jest piękna pasja, ale jest to pasja, która czasem ma bardzo gorzki smak, zwłaszcza wtedy, kiedy traci się bliskich przyjaciół. Pan miał taką historię, wspomniał pan o niej na początku naszej rozmowy. 19 kwietnia to jest dla pana najtrudniejszy dzień w roku? No, znaczy to już też jest czas, to jest wszystko, może kiedyś to rzeczywiście wtedy, jak nie pojawiałem się w górach, to tak działało, no ale jednak jest czas, czas po prostu upływa, no ale cały czas o tym pamiętam i zawsze do tego wracam i często mam takie sytuacje, nie wiem, no już, że tak powiem, jestem bardziej schyłkowy. Może będę wracał częściej do tego, ale co jakiś czas pojawiają mi się te obrazy z tego wypadku. To jednak gdzieś tam we mnie siedzi. Tego dnia wspinał się pan na ścianie Rita Kuby Blanco, tak, w Andach kolumbijskich. Mhm. Jest pan w stanie opowiedzieć o tym wypadku? To znaczy, to było w ten sposób, że chcieliśmy zrobić nową drogę na ścianie. I to była ściana mająca 750 metrów wysokości, w środku przecięta okapami. Stwierdziliśmy, że no to powinno być na nasze ambicje akurat. No i tak zrobiliśmy, z tym, że ściana kończyła się lodowcem. I wspinaliśmy się tam 3 dni. Każdego dnia kto inny z nas prowadził. Ostatni dzień wspinania, już byliśmy blisko szczytu, wtedy prowadził Marek Danielak, a ja robiłem za tak zwany transport komando, czyli Jairo Guerrera asekurował, natomiast ja tam jako trzeci byłem z worami, czekałem, aż oni tam przejdą pewien fragment. I w momencie, jak Marek Danielak dochodził jakieś 30 metrów pod tą barierę, czyli już właściwie końcówka, to była taka pionowa bariera. No, ten lodowiec tam miał około 35 do 400 metrów wysokości. No to wszystko się urwało. I nagle to wszystko zaczęło jechać na nas z niesamowitą prędkością, rozbijając się na kawałki. No, istne szaleństwo. Jedynie co mogłem zrobić, bo to jeszcze pamiętam, popatrzyłem do góry, widziałem Marka, jak i przed nim taka ściana tego lodu, śniegu i tych skał, które były poniżej. To po prostu było zaorywane przez ten spadający lód ze śniegiem. I zobaczyłem, że tylko podniósł lewą rękę, natomiast ja wcisnąłem się do takiej nyży, takiego wgłębienia w ścianie, ale to takie nie za bardzo jakieś głębokie. A obok mnie jakieś 2 metry stał Jairo Guerrera, który asekurował Marka. I oni obaj spadli. Półka, na której staliśmy, jej nie było. Ze mnie ściągnęło kurtkę, znaczy na szwach tak mi poszło, bo to było, no szarpało mną strasznie. Lina między nimi a mną została przecięta, bo ten lód, który się rozbijał, to po prostu no, działał jak nóż na te małe kawałki, po prostu przecinały wszystko. I ja dosłownie wyszedłem bez szwanku. No i zostałem właściwie tylko w kurce tu z przodu i no i cisza, nic nie ma. Oni są 700 metrów niżej, gdzieś tam leżą, prawda? No widzę, że no zostałem sam. No tak, w dół nie zjadę, bo nie mam na czym. Poza tym 700 metrów, no to się nie da. Sprzętu nie mam, nic nie mam, prawda? Nie mam rękawiczek, nie mam czapki. Mam przód kurtki, nic więcej. No i stwierdziłem, no, że ryzyk fizyk, no i tak mi nikt nie pomoże, jedynie co to mogę na żywca przejść te 35-40 metrów. I tak zrobiłem. No długi okres czasu tam mi świtały różne myśli, pamiętałem co robię, a potem już po prostu miałem czarno przed oczyma i jak mi potem mówili koledzy, którzy obserwowali to z bazy przez lornety, że no tam leżałem dobre 15-20 minut, zanim do siebie doszedłem. Ja tego po prostu nie mam w pamięci. No ale jak się ocknąłem, jakoś doszedłem do siebie, no to musiałem tym lodowcem schodzić. Bo drogę znał Jairo Guerrera, poza tym ona była na zespół, a nie na pojedynczą osobę. Ten lodowiec był pocięty oczywiście szczelinami. No więc musiałem jakoś kluczyć, żeby zejść, no, ale też nie bardzo wiedziałem gdzie iść, wreszcie gdzieś tam w oddali coś tam błysło, jakaś blacha na budynku i stwierdziłem, że pójdę w tamtym kierunku. No i zacząłem maszerować,
przez dżunglę, bo to blisko równika. Lodowiec się skończył, przez dżunglę do tej wsi. No i szedłem cały wieczór, całą noc i rano. No, przed południem jakoś dotarłem do tej miejscowości. Po powrocie do kraju miał pan chwilę zwątpienia? Znaczy, no tak, no to dla mnie było ciężkie przeżycie. Raz, że byłem kierownikiem tej wyprawy, dwa, że zginął mi przyjaciel. No, poza tym druga osoba, czyli ten Jairo, też bardzo miły, taka chemia była między nami, więc też to wszystko jakoś działało. No i wtedy postanowiłem się wyprowadzić z Zakopanego do Krakowa i tam spędziłem 4 lata, no ale po tych 4 latach jednak ten zew krwi się odezwał i trzeba było wracać. Wyobrażam sobie, że rozmowa z rodziną zmarłego wspinacza po powrocie z takiej wyprawy tak, to jest trudniejsza niż zdobycie 8-tysięcznika. Tak, i to od razu to było naprawdę ciężkie. Bo to w ogóle jest ciężkie i mieliśmy parę takich przypadków, ale dla mnie to był pierwszy przypadek, że wracając do kraju, nawet tam żona przyjechała, no to od razu jej powiedziałem, że no tutaj musisz jechać tam do znajomych, a ja jadę porozmawiać z rodziną Marka i to było dla mnie najważniejsze, bo wiedziałem, że oni czekają, że oni chcą, żeby mi opowiedzieć, co się tam działo, co on mówił, no i tam spędziłem północy w takich trudnych warunkach psychicznych i dopiero jak już mniej więcej coś tam się dowiedzieli, jakoś tam reagowali troszeczkę inaczej, no to pojechałem dopiero do rodziny.